będą aktywnie działać, by prawda, sprawiedliwość i poszanowanie godności człowieka były obecne w życiu publicznym. W Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni odbyło się spotkanie z Ewą Stankiewicz, jedną z założycielek ogólnopolskiego ruchu Solidarni 2010, dziennikarką, autorką filmów dokumentalnych i reportaży. Chcemy odbudować Polskę. Katastrofa smoleńska odsłoniła taką katastrofę państwa polskiego i ludzie, którzy to dostrzegają, próbują się organizować i coś robić, żeby zaradzić temu, żeby rzeczywiście odbudować państwo. Jest kilka dziedzin, które wymagają absolutnej regeneracji. Jedną z tych dziedzin przestrzeni życia są media. Media głównego nurtu uprawiają propagandę władzy w Polsce. Druga dziedzina, która jest niezwykle taką kluczową dla życia społecznego, dla demokracji, to jest sądownictwo. To jest tak jak media, ich finansowanie są taką pętlą na szyi, mówię w tej chwili w przenośni o państwie polskim, tak taką kolejną pętlą na szyi jest niezlustrowane, zdegenerowane sądownictwo. Kolejną dziedziną jest edukacja, czyli przeciwdziałanie tej indoktrynacji i światopoglądowej, i kulturowej, i antypatriotycznej od przedszkola. Chodzi o inwestowanie w samodzielnie myślącego człowieka, który jest w stanie podejmować samodzielne decyzje, odróżnić dobro od zła, wyszukać informacje, analizować, logicznie myśleć. Osoby, które przyszły na spotkanie z Ewą Stankiewicz, cenią sobie w niej szczerość i determinację. Wiele jej wypowiedzi jest na tyle pięknych, na tyle właśnie pięknych jako postawa Polaka. A jednocześnie właśnie ta szczerość, która jest zabijająca. Ja się wzruszam, jak o tym mówię, przepraszam. Jednak musimy się wygrzebać jakoś z tego bagna, w którym jesteśmy cały czas. Uczestniczę we wszystkich tego rodzaju spotkaniach, żeby uzyskać więcej wiedzy. Po prostu nam, Polakom, jest to potrzebne. My chcemy poznać prawdę, a tutaj właśnie dowiadujemy się, jak należy żyć, jak powinna wyglądać gospodarka polska, jak polityka, jak ludzie powinni działać. Jestem bardzo zaniepokojona stanem w ogóle świadomości Polaków z kwestią wolności słowa w Polsce. Zależy mi na losach Polski. Ja już mam swoje lata, ja walczyłam o Polskę w latach 80. i później. Lata 89 też nie przyniosły pozytywnych rozstrzygnięć. Nie o takiej Polsce marzyłam, a katastrofa smoleńska spowodowała to, że z powrotem wróciłam do pracy u podstaw o wolną Polskę, suwerenną, niezależną i to już przepełniło czarę mojej goryczy i z tym się już pogodzić nie mogłam. Chcemy zaprosić do grona stowarzyszenia ludzi, którzy są zainteresowani działaniem w podobnym kierunku co my. Czyli chodzi o to, żeby odzyskać Polskę. Ruch Solidarni 2010 narodził się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jest wyrazem troski o losy Polski po katastrofie smoleńskiej, w której zginął tragicznie m.in. prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką.